Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym parę słów powiedzieć o zaparciach. Obiecałam, że ten temat poruszę na takim króciutkim, na bardzo króciutkim spotkaniu i słowa dotrzymuję, więc będziemy dzisiaj mówić w ciągu 15 minut o tym, w jaki sposób można poradzić sobie z zaparciami. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zaparcia, to tutaj temat jest dosyć skomplikowany, bo wydaje się, że rzeczywiście przybywa osób, które mają z tym problem. Wydaje się, że to dlatego, że bardzo zmienił się sposób naszego funkcjonowania, zdecydowanie więcej siedzimy, mniej się ruszamy, mniej dobrze jemy, ale z drugiej strony musimy także brać pod uwagę to, że zmienia się także tło żywieniowe i coraz więcej mamy przypadków rozrostu bakterii, takich bakterii, które produkują metan. Wobec tego wykrywa się tak zwane SIBO metanowe, czyli takie SIBO, czyli taki przerost bakterii w jelicie cienkim, które może prowadzić do spowolnienia pasażu jelitowego. Ale ile jest takich pacjentów i czy to jest naprawdę bardzo duży problem? Zobaczymy. Na razie wydaje się, że tych pacjentów jest bardzo dużo, ale znowu, kiedy przyłożymy do tego taką brzytwę okhama w postaci jakiejś literatury naukowej, to na razie w literaturze jakby nie ma tego SIBO metanowego jakiegoś bardzo dobrze opisanego i nie ma tego problemu wyodrębnionego. Natomiast jest wyodrębniony problem pacjentów z tak zwanymi zaparciami chronicznymi, czyli musimy sobie powiedzieć, co to znaczy, że ja mam uporczywe, czyli chroniczne zaparcie. To jest taki stan, kiedy wypróżniam się mniej niż 3 stolce tygodniowo. Pamiętajmy, że raz na 3 dni to jest nadal prawidłowo i tutaj też apeluję do wielu osób, bo wydaje się nam, że codziennie powinniśmy się wypróżniać. Nie fizjologicznie, możemy się wypróżniać nawet raz na 2 czy 3 dni i jest to prawidłowe. Natomiast jeżeli ta ilość wypróżnień jest mniejsza niż 3 razy w tygodniu, jeżeli musimy się wysilać przy wypróżnieniu, jeżeli mamy uczucie zatoru, czy niepełnego wypróżnienia, czy musimy coś tam majstrować, żeby opróżnić odbytnicę, to oczywiście, kiedy mamy 2 przynajmniej z tego typu symptomów, możemy mówić o chronicznym zaparciach i oczywiście takiego pacjenta, czy taką osobę musi obejrzeć lekarz. Pamiętajcie Państwo, że zaparcie może mieć różne przyczyny i naprawdę bardzo ważne jest tutaj to, żeby tą diagnozę usłyszeć od lekarza, a nie od na przykład trenera czy dietetyka, z całym szacunkiem dla trenerów i dietetyków, ale jednak od diagnostyki i wydawania informacji o stanie zdrowia jest lekarz. Bardzo pomocne w klasyfikacji jest tak zwana brystolska skala uformowania stolca. To jest taka skala, która pozwala wizualnie powiedzieć, jak długo ten stolec przebywa w jelicie grubym. Jeżeli przebywa długo i jest odwodniony, to mamy taki typ oznaczony tutaj jedynką i dwójką. To są albo takie zbite pojedyncze grudki, twarde, mocno odwodnione, albo stolec pojedynczy, ale z wyraźną strukturą grudek. I wiemy, że taki kał formował się bardzo długo i szedł jak żółw przez te jelita. Wobec tego jest bardzo twardo odwodniony i to jest ten typ zaparciowy. Na drugim biegunie, czyli typ 6, typ 7, mamy typy biegunkowe, czyli to są pacjenci, którzy no raczej na zaparcia nie cierpią, gdzie ten stolec ma bardzo szybki pasaż, szybko treść pokarmowa przez jelita przedostaje się. Kto może, proszę Państwa, mieć problemy z wypróżnieniem, ale te problemy wynikają z dysfunkcji na przykład nerwów odbytnicy czy ze zmian hormonalnych. To są oczywiście chorzy na przykład z zespołem, ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą Parkinsona, chorzy po udarach czy chorzy z uszkodzonym rdzeniem kręgowym, ale także bardzo często zaparcia towarzyszą cukrzycy, a cukrzyków mamy przecież w kraju bardzo dużo i to są osoby, które z racji choroby i zaburzeń hormonalnych te zaparcia mogą mieć. Także osoby z niedoczynnością tarczycy, z nadczynnością przytarczyc, a także fizjologicznie kobiety w ostatnim trymestrze ciąży. Ale gdybyśmy mieli opisać sylwetkę osoby, która może te zaparcia mieć, albo ma najczęściej, to oczywiście zwrócimy uwagę na seniorów, no bo to seniorzy, no niestety częściej kobiety mają większe problemy z wypróżnianiem, ale po części dlatego, że
bardzo kiepsko piją. To jest duży problem osób starszych. Fizjologicznie zanika potrzeba picia, zanikają receptory, więc osoby piją zbyt mało i oczywiście przekłada się to na zwiększenie ryzyka zaparć. Jedzą dietę o znikomej zawartości błonnika roślinnego, a także przyjmują leki. Tak, szereg leków, szczególnie te leki, które obniżają ciśnienie, często przyjmowane przez osoby starsze, leki przeciwbólowe, przeciwdepresyjne, wpływają na perystaltykę jelita. No i oczywiście ważna jest także aktywność fizyczna. Pamiętajmy, że takie przejście się do sklepu czy na ryneczek raz dziennie, to nie jest adekwatna aktywność fizyczna, że rzeczywiście mówimy o tych 10 tysiącach kroków dziennie, które także poprawia perystaltykę jelita. Czy możemy coś tutaj zrobić za pomocą diety? No ja wierzę, że tak i mało tego, że wierzę, to podpieram się publikacjami naukowymi, które mówią, że oczywiście, jeżeli te nie jest jakaś chroniczna i chorobowa przyczyna tych zaparć, wiele możemy tutaj za pomocą diety zrobić. Po pierwsze musimy dobrze pić. To dobrze to jest minimum 35 ml na kilogram masy ciała, czyli rzeczywiście osoba dorosła powinna pić około 2 litrów niesłodkich, co jest bardzo ważne, płynów dziennie. Powinniśmy dostosować ilość warzyw do ideału i o ile osoba, która nie ma zaparć między 5 a 6 porcji warzyw i 2-3 porcje owoców dziennie, tak osoba z zaparciami musi zwiększyć podaż warzyw do między 7 a 10 porcji warzyw w diecie. Warzywa oprócz tego, że zawierają bardzo dużo dobrej jakości błonnika, nie zawierają cukru, czyli no bez problemu możemy mieć z tyłu głowy, nie musimy martwić się o to, że przytyjemy. Bardzo ważny jest błonnik z babki. Płeszczy go, o nim będę mówić za moment, to jest absolutny numer jeden dla osób z zaparciami. Musimy wprowadzić ruch, musimy także pomyśleć o tym, czy jeżeli nie pijemy kawy, żeby jednak tą kawę wprowadzić, jeśli nie ma oczywiście przeciwwskazań, możemy zastosować probiotyki, chociaż tutaj nie mam zbyt pomyślnych wieści, możemy pomyśleć o glukomannanie i o przyjmowaniu niektórych leków. No, pacjenci bardzo długo przyjmują leki, to oczywiście bez konsultacji z lekarzem jest no, bardzo nierozsądne. Natomiast szereg leków, które pacjenci przyjmują przez dłuższy okres czasu, może działać negatywnie. W tej chwili bardzo, bardzo modny jest kaskada lek na bazie roślinnej, ale który jest reklamowany jako lek całkowicie bezpieczny. No oczywiście prawdą nie jest. Także leki przyjmujemy zawsze pod kontrolą lekarza i zgodnie z zaleceniami na ulotce. Wróćmy do tych rzeczy związanych z dietą. Więc jeśli Państwo nie piją kawy, to chcę powiedzieć, że kawa jest tym płynem, który jest bardzo pomocny w redukcji wypróżnień. Znowu badania pokazują, że efekt jest o ponad 60% silniejszy niż w przypadku picia wody i znowu najlepiej jest pić kawę, która będzie kawą zawierającą kofeinę. Kawa oprócz tego, że pobudza ruchy perystaltyczne jelita, zawiera także troszeczkę błonnika, więc mamy dwa w jednym. Kto nie powinien pić kawy? No osoby, które zdecydowanie mają przeciwwskazania, to są osoby z jelity, z zespołem jelita nadwrażliwego. No i też te osoby, które z racji innych chorób, na przykład nadciśnienia tętniczego, chociaż osoby z nadciśnieniem mogą pić słabe napary kawy, ale u niektórych ta kawa przynosi taki efekt bardzo przyspieszonej akcji serca, więc rzeczywiście wtedy te osoby kawy pić nie powinny. Natomiast powinny jeść więcej błonnika, ale ile to jest więcej? Ile to jest tyle, ile trzeba? To jest 14 gram na 1000 kilokalorii, czyli dla dorosłej kobiety to jest między 21-25 gramów błonnika dziennie, czyli właściwie produktów zawierających tyle błonnika, a dla mężczyzny więcej, między 30-38 gram błonnika dziennie. I oczywiście ten błonnik musi mieć odpowiednią postać, pochodzić z odpowiednich produktów, zaraz powiemy z jakich, ale jeszcze najpierw, dlaczego on jest taki ważny. No, oprócz tego, że zwiększa masę kałowy, że błonnik rozpuszczalny, także zwiększa nawodnienie, czyli rozmiękcza te masę kałowy, czyli poprawia, czy ułatwia wypróżnianie, to musimy pamiętać, że także reguluje apetyt, czyli ma bardzo pozytywną rolę, jeśli chodzi o redukcję masy ciała. Może to nie są jakieś gigantyczne działanie redukujące masę ciała, ale pamiętajmy, że w niealkoholowej chorobie stłuszczeniowej wątroby wykazano, że właśnie błonnik poprzez zwiększanie czy przyspieszanie wyrzutu hormonów produkowanych przez jelito, które mają informować mózg o tym, że jesteśmy syci,
to właśnie ten błonnik poprzez to działanie przyczynia się do redukcji stłuszczenia wątroby, no i w ogóle do redukcji masy ciała. Więc to jest jedno z tych działań, które jest niezwykle korzystne. Ponadto błonnik wiąże także cholesterol pokarmowy, a więc też troszeczkę może wpłynąć na ograniczenie stężenia, zbyt wysokiego stężenia cholesterolu w krążeniu. No i oczywiście błonnik jest fantastyczną pożywką dla bakterii jelitowych. Jest tym najlepszym jedzeniem, jakie można sobie dla bakterii wymarzyć. A pamiętajmy, że nasze zdrowie uwarunkowane jest przez to, jak zadbamy o wątroby, jak dokarmimy nasze bakterie jelitowe. Więc jeżeli dokarmimy je właściwie, czyli produktami roślinnymi zawierającymi błonnik, czyli prebiotyk, no to także poprawi to nasze wypróżnienie. Teraz jak to mamy zrobić, że z tej ilości niewielkiej nagle mamy te 7-10 porcji warzyw? No oczywiście musimy to robić stopniowo. Ja bardzo odradzam tutaj takie szałaputne działanie, bo jeżeli byśmy się z dnia na dzień najedli takiej ogromnej ilości warzyw, to oczywiście skończyłoby to się wzdęciami i bardzo złym samopoczuciem. Pamiętajmy, że ten błonnik stanowi pożywkę dla bakterii jelitowych, a one zaczynają nam ten błonnik fermentować, dając jako produkty uboczne gaza. Więc musimy zwiększać stopniowo, rozciągnijmy te porcje warzyw zwiększane w ciągu 2-3 tygodni, czyli codziennie po troszkę więcej. I w tym etapie przejściowym może być więcej błonnika nierozpuszczalnego, czyli troszeczkę więcej ziaren, dlatego że on troszeczkę daje troszkę mniej wzdęć. Możemy też pomyśleć o tym, żeby pół na pół te warzywa były starte i gotowane, wtedy one są rzeczywiście łatwiej strawne. Także pamiętajmy, że minimum 3 razy w tygodniu powinniśmy jeść produkty sfermentowane. No dobrze, a teraz ile to jest jedna porcja warzyw? To nie jest miska czy talerz, to jest pół takiego kubka, czyli proszę Państwa, to jest kolejny mit, że tych warzyw musi być naprawdę jakaś ogromna góra, że człowiek się zamieni nagle w krówkę, która wypasa się na polu. Nie, to jest jedna porcja, to jest pół takiego kubka, przy czym pamiętajmy, że w tej chwili możemy pozyskać te rośliny, które możemy jeść i które przynoszą określony efekt za darmo, dlatego że jeżeli wyjedziemy za miasto i w czystym terenie zbierzemy jadalne chwasty, no to mamy fantastyczne warzywa ekologiczne i zupełnie za darmo. I tak możemy postępować z pokrzywą, z mleczem, z lebiotką. Też warto poczytać, jakie rośliny, które są roślinami jadalnymi, a rosną dziko, możemy w naszej kuchni wykorzystać. No jeśli mówimy o standardowych takich warzywach do kupienia w sklepie, to oczywiście najlepsze są warzywa korzenne, takie jak marchew, ale także brokuły, kalafior, kapusta, groszek, jarmuż, no i oczywiście orzechy, migdały, orzeszki ziemne, pekan. Rośliny strączkowe, no ja bardzo polecam ciecierzycę, czarną fasolę, fasolę nerkową, mniej lubię soczewicę, ale ona też jest polecana. Jeśli chodzi o owoce, to znowu najlepsze są te, które możemy zjeść ze skórką, czyli jagody, jabłka, czy gruszki, czy też śliwki, ale także bardzo ważne są owoce cytrusowe i dla osób starszych ważne są owoce kiwi. O tym jeszcze parę słów powiem. Natomiast produkty pełnoziarniste, takie szczególnie zawierające błonnik nierozpuszczalny w dużych ilościach, takie jak otręby, no tutaj musimy być bardzo rozważni, dlatego że też stopniowo zwiększać zawartość tychże w diecie. Natomiast to, co mogę polecić z czystym sercem i przytaczam tutaj zdanie z publikacji, że błonnik musi się żelować, żeby utrzymać pacjentów w dobrym stanie, tyczy jednego ze skarbów, jakie daje nam przyroda, czyli błonnik z babki Płeśnik. Znowu na podstawie bardzo wielu badań, które trwają od 50 lat, stwierdzono, że to jest najlepszy błonnik, jaki można dla człowieka sobie zamarzyć, dlatego że on dosyć słabo fermentuje. Dopiero w ostatnim odcinku jelita grubego. Ma działanie żelotwórcze, czyli ściąga też wodę, rozmiękcza te masy kałowe, no i pobudza wzrost korzystnych bakterii jelitowych. I znowu, kiedy porównano to włókno na przykład z włóknem pszennym, to okazuje się, że tylko grubo mielone włókno pszenne zwiększa masę kałową i taki daje pozytywny efekt. Na przykład włókno pszenne, drobno mielone, takiego efektu nie ma. Więc
postawmy na babkę. Babka jest niezwykle tania, jest dostępna, nie jest droga, dostępna naprawdę na każdą kieszeń. Znowu, jak powinniśmy z tą babką postępować, bo znowu nie zachęcam do tego, żebyśmy od razu zaczęli pić ogromne ilości zaparzonej babki. Zacznijmy od 10 gram i stopniowo zwiększajmy do 15-20, zalewając taką porcję około 120 ml gorącej wody. Jeżeli jesteśmy zdrowi, nie mamy problemów z zaparciami, chcemy tylko sobie zrobić taki babkowy detoks, no to wystarczy jedna łyżeczka od herbaty, czyli około 5 gram, zalana tą ilością wody. Też pijemy to dwa razy dziennie. Jeżeli chcemy rozszerzyć troszkę taką ofertę błonnika rozpuszczalnego, to też warto sięgnąć po koniak, który zawiera glukomannan. Koniak, jego polska nazwa to dziwidło, jest to dosyć rozpowszechniony we Francji prebiotyk, bardzo dobrze tam sprzedają makaron jeszcze z różnymi grzybkami, tak jak shiitake, i zawiera właśnie koniak glukomannan, który ma udowodnione działanie przeczyszczające, czyli poprawiające rytm wypróżniania, ale nie ma tak dobrej prasy oczywiście jak babka. I na przykład w publikacji dr Chmielewskiej z 2011 roku znalazłam dosyć krytyczne informacje o glukomannanie. Niemniej jednak trzeba wypróbować, wielu osobom pomaga i tego się trzymajmy. Jeśli chodzi o te naturalne produkty, które są najlepsze, które w najlepszy sposób pomagają w wypróżnianiu, to mam oczywiście numer jeden, królowa jest tylko jedna, i to będzie babka, czy płeśnik, czy jajowata, czy lancetowa. To oczywiście każda z nich ma trochę inne właściwości. Tu osoby, które się znają na ziołach, złapałyby się za głowę. Najlepsze jest oczywiście babka płeśnik i tą kupujemy z myślą o poprawie rytmu wypróżnień. Potem, kochani, bardzo dobre są śliwki. Warto jeść śliwki, szczególnie te suszone, dlatego że tam w skondensowanej formie mamy zarówno błonnik, tam w trzech śliwkach jest 4 gramy błonnika, jest trochę sorbitolu, czy takiego alkoholu, który znowu ma działanie przeczyszczające. Oczywiście osoby wrażliwe na sorbitol, uczulone na sorbitol, są nad wrażliwością na sorbitol, nie powinny jeść tych produktów zawierających sorbitol, tak? To powinny unikać też między innymi gumy do rzucia. Ale jeśli tylko nie mamy tego problemu, jak najbardziej śliwki są bardzo, bardzo tutaj rekomendowane. Naszą taką narodową tradycją jest jedzenie produktów kiszonych, szczególnie kiszonej kapusty, i proszę Państwa, jednym z najlepszych środków przeczyszczających jest sok z kapusty, ale znowu nie możemy się zniechęcać po dwóch dniach, jeżeli nie zadziała, pijmy go regularnie. W tej chwili można kupić z zakwaskowni fantastyczny sok na bazie kapusty ekologicznej, więc to jest absolutny ekstaza, picie czegoś takiego. Ale pamiętajmy, że właśnie ten sok z fermentowanej kapusty zawiera mnóstwo cennych składników, między innymi właśnie sporo błonnika i oczywiście także bakterii, które dają taką probiotyczną zawiesinę, i to po prostu działa. Jeśli chodzi o osoby starsze, to tutaj bardzo rekomendowane są, na podstawie oczywiście wyników badań, owoce kiwi. Owoce kiwi działają bardzo łagodnie, przeczyszczająco i są rzeczywiście rekomendowane dla osób starszych. Tutaj pamiętajmy, że musimy je bardzo dobrze wymyć i obrać ze skórki. Natomiast taką pulą żywności sprzyjającą wypróżnianiu poprzez dostarczanie odpowiedniej ilości innych prebiotyków, jaką są oligosacharydy i inulina, to jest czosnek, cebula, cykoria, topinambur, banany, pory, ciecierzyca. I oczywiście, kiedy nie mamy żadnych problemów z jelitami, nie mamy przede wszystkim zespołu jelita drażliwego, to możemy bez skrępowania stosować wszystkie te produkty. Natomiast w przypadku IBS-u musimy zastosować dietę low food map, czyli wtedy wykluczymy czosnek, cebulę, czy pory, które bardzo mocno nasilają wzdęcia, i zastąpimy je warzywami z listy dopuszczonej, ale nadal pamiętajmy, że w przypadku zaparć obowiązuje nas zwiększenie do 7-10
porcji warzyw w diecie, oczywiście z listy warzyw, które są możliwe do zastosowania w pierwszym, tym okresie, pierwszym 6 tygodni diety low food moms. I potem stopniowo w okresie reintrodukcji te warzywa zwiększamy o kolejne gatunki. Także patrzymy, jak się chory będzie czuł. Jeśli chodzi o probiotyki, to tutaj nie mam zbyt dobrych informacji. Oczywiście bardzo intensywnie trwają badania. I okazało się na podstawie wielu badań, które już oceniono w takim systematic review i w metaanalizie, że oczywiście trochę zwiększają liczbę wypróżnień, zwiększając stolec i mniej więcej o 1,3 zwiększały liczbę wypróżnień tygodniowo. No a i oczywiście to były probiotyki głównie w oparciu o różne szczepy bifidobakterium, ale zgodnie z głosami autorytetów, jakim bez wątpienia jest w Polsce dr Łoniewski, a w Stanach Zjednoczonych dr Alan Walker, to brakuje jeszcze niezbitych dowodów działania probiotyków, tak żeby mogły być rekomendowane jako taki bezpieczny środek poprawiający wypróżnienie. Bardzo podobnie napisał pan dr Łoniewski w rozdziale książki Probiotyki w terapii zaburzeń mikrobioty jelitowej, którą bardzo polecam, jest niezwykle ciekawym kompendium wiedzy o mikrobiocie jelitowym. I pan doktor pisał o zastosowaniu probiotyków w różnych jednostkach chorobowych, między innymi w wypróżnianiu. I tutaj właśnie, podobnie jak dr Walker, napisał, że nie ma jednoznacznych wyników, ale są szczepy, które były dosyć dobrze przebadane i miały taki efekt poprawiający wypróżnienia. I proszę zobaczyć, że dwa z tych szczepów mają preparaty, które są na polskim rynku. Jeden z nich jest Lactobacillus reuteri, szczep DSM 17938. Jest zastosowany u dzieci, które mają bardzo bolesne kolki i to są w postaci kropli, tabletek do ssania. Natomiast dla dorosłych jest szczep, który został dosyć dobrze przebadany z korzystnym efektem, czyli Bifidobacterium lactis, szczep CM1-2494 i ten szczep został zastosowany w jogurtach Activi. Bardzo polecam te jogurty, szczególnie te o smaku naturalnym, są naprawdę bardzo dobre. Natomiast na koniec, czego nie powinniśmy stosować w diecie, kiedy mamy zaparcie? Otóż proszę Państwa, kiedy mamy spowolniony pasaż jelitowy, to musimy bardzo uważać na produkty przetworzone i na ilość mięsa, a właściwie produktów wysokobiałkowych pochodzenia zwierzęcego, bo one przebywając dłużej w jelitach podlegają fermentacji bakteryjnej, no i niestety produkty tej fermentacji są wysoce toksyczne. A więc wtedy, kiedy mamy zaparcia, dieta powinna być dietą naprawdę roślinną. Oczywiście powinna zawierać białko pochodzenia zwierzęcego, ale pamiętajmy, że dobrze wyliczone i zawsze białko, które dostarczamy do organizmu, tylko w połowie powinno być białkiem zwierzęcym, druga połowa to powinno być białko roślinne, chyba że są wymagania zdrowotne, które od nas wymagają zwiększenia zawartości pełnowartościowego białka. No ale zaparcia takim wskazaniem nie są. Jeśli chodzi o preparaty, proszę Państwa, tutaj, tak jak powiedziałam, jest mnóstwo modnych preparatów. W tej chwili ta Cascada Sagrada jest reklamowana jako preparat bardzo bezpieczny. Trzeba go stosować zgodnie z ulotką. On bezpieczny w dłuższej perspektywie czasu nie jest, bo zmniejsza, są problemy z utrzymaniem prawidłowego stężenia potasu. Natomiast Xenna, która jest takim uważana za miarę bezpieczny środek przeczyszczający, rzeczywiście też powinna być stosowana tylko zgodnie z ulotką i tylko w okresie, który jest dozwolony przez producenta. Dziękuję i proszę o pytania. Jeśli są, bardzo chętnie na nie odpowiem.